ksiądz Ryzyk mówi, niech sobie mówi, bo sami katolicy go nienawidzą po prostu. Że wiesz, że co, że oni będą mieli mniej dotacji z Unii Europejskiej, przez to, że będą musieli więcej chodzić do kościoła, żeby się odgadzić do ludzi, aby mogli być podobni. Jest już 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zarzeczywica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radio Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja rozmów z godziny 18:15 w telewizji Trwam. Temat: tajna wojna Niemców z Polską, historia w relacjach Polski z sąsiadami, tak możemy dopowiedzieć. To także jest tytuł książki naszego gościa, pana doktora Leszka Pietrzaka, Tajna wojna Niemców z Polską, wydawnictwo Molinari. Możemy tyle powiedzieć, bo pan doktor, którego witamy serdecznie w naszym studiu, witamy panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ponownie. Znamy głos swojego tego myśląc ojczyzna tutaj, te nasze felietony historyczne, ale mamy też trzy książki do wygrania, to znaczy za chwilę podamy, pan Leszek poda pytania i kto odpowie na pytanie, otrzyma od pana doktora książkę z dedykacją. Przypomnijmy, Tajna wojna Niemców z Polską, najnowsza książka. W radiu tego nie widać oczywiście, bo jest frapująca okładka, na okładce widzimy takie zrobione, powiedzmy, fotomontaż oczywiście, ale jest postać niechlubna Adolfa Hitlera, potem kanclerz Merkel, kanclerza Kohla i generała, panie doktorze, generała Reinharda Gehlena, szefa zachodnio-niemieckiego wywiadu. Tak, ale to wszystkiego dowiemy się za chwilę właśnie, kiedy będziemy mówić o książce. Jeszcze przypomnę postać tutaj pana doktora, jest pan doktor Leszek Pietrzak. Jest historykiem, analitykiem także, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czytam na okładce książki, pracował m.in. w Urzędzie Ochrony Państwa, w Instytucie Pamięci Narodowej i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Był współautorem raportów BBN dla Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w latach 2006-2008. Tak, zgadza się wszystko. I także był członkiem Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI, a dla nas jest także, jak mówiłem, felietonistą i z cyklu Myśląc Ojczyzna. Panie doktorze, a więc zacznijmy od tego, jak się narodził pomysł, może tak zbierzmy myśli, bo w telewizji Trwam nie byli wszyscy obecni, co teraz pewnie, jak się zrodził pomysł napisania tej książki, bo jest to książka dokumentująca właśnie te sprawy, prawda, polsko-niemieckie, ukazująca tutaj pewne anomalie, pewne problemy, pewne takie, że tak powiem, miejsca miękkie podbrzusze, jak to się nieraz mówiło, prawda, tych relacji polsko-niemieckich, albo też po prostu kłamstwa, które niestety napływają na naszą ojczyznę i są, jak się okazuje, nie wypadkiem przy pracy, nie jakimś błędem, jak to się nieraz mówiło, prawda, dziennikarskim, jakimś faux pas, chochlikiem, tylko no, zdaje się racjonalnie przemyślanym też i działaniem. O tym wszystkim dzisiaj chcemy rozmawiać, ale na początek, zanim powiemy o koncepcji tematu, to może te pytania, żeby już nasi słuchacze, kiedy się dotelefonują, byli przygotowani i odpowiedzieli. No więc właśnie, może pierwsze pytanie brzmi następująco. Jakim kłamliwym terminem historycznym w odniesieniu do Polski posługują się dzisiaj media na całym świecie? Tak, to jest pierwsze. Drugie? Drugie pytanie brzmi, jak nazywał się niemiecki kanclerz, który uważany jest za twórcę polsko-niemieckiego pojednania? Tak jest. Trzecie. I trzecie pytanie, jak brzmi tytuł głośnego niemieckiego filmu, w którym oskarżono Armię Krajową o antysemityzm? Tak, to wszystko też w pana felietonach, panie doktorze, możemy znaleźć. To prawda. Które też powiem, bo przesłuchuję, nieraz szczególnie mówią, mam relacje tych, którzy to posiadają, że się ich dobrze słucha w samochodach, szczególnie na dalekich trasach, bo to jest 5 kompaktów z prawie 3,5 godzinnym materiałem nagranym przez pana, czyli tych felietonów jest, prawda? Tak.
Czy możemy obliczyć średnio na płycie? Średnio na płycie jest 12 felietonów, jest ponad 60 kilka felietonów. 60 kilka felietonów. Każdy inny temat oczywiście historii współczesnej Polski. Tak, świata i tak, to są 5 bloków tematycznych, takich, które uznałem za najważniejsze w polskiej powojennej historii. Czyli tak na taką trasę z Krakowa do Torunia na przykład można posłuchać, tak, jak najbardziej. Z powrotem, albo z Gdańska do Warszawy. Dobrze, czyli pytanie już mamy, panie doktorze, skąd ten temat, dlaczego narodził się pomysł takiej książki, takiego opracowania? Czy coś takiego się wydarzyło konkretnego, czy po prostu czuł pan, że należy wreszcie coś opracować na ten temat? No, źródłem tej mojej książki, taką przyczyną podjęcia tego tematu, to była taka refleksja na temat tego, dlaczego w Niemczech mamy do czynienia z historią II wojny światowej, która usiłuje wykrzywić w niej rolę Polski i Polaków, dlaczego usiłuje nam się przypisać sprawstwo obozów koncentracyjnych, dlaczego jesteśmy oskarżani o antysemityzm, dlaczego usiłuje się zrobić z nas sprawców II wojny światowej, a przecież wszyscy wiemy, że jesteśmy jedną z największych ofiar II wojny światowej. Postanowiłem temu się przyjrzeć, postanowiłem to zbadać. Moja książka dotyczy właśnie kwestii, konkretnych kwestii historycznych, kwestii związanych z II wojną światową w relacjach polsko-niemieckich, w znaczeniu tych kwestii w relacjach polsko-niemieckich. Ja oczywiście swoją uwagę główną koncentruję wokół tego kłamliwego terminu polskie obozy koncentracyjne, który został wymyślony przez Niemców, a dzisiaj jest powielany na całym świecie, ale nie tylko w swojej książce mówię o tym. Ja przedstawiam jako szersze historyczne tło powojennych Niemiec i opisuję to tło w zasadzie od 1943 roku do czasów współczesnych. Opisuję, jak rzeczywiście wyglądała sprawa zmagania się z Niemców ze swoją przeszłością, z przeszłością z czasów II wojny światowej. Na pewno to, co piszę, dla wielu czytelników może być prawdziwym szokiem, bo przez lata mówiono nam, że powojenne Niemcy rozliczyły się ze swoją przeszłością, z hitlerowską przeszłością, a także z tymi, którym wyrządziły w czasie II wojny światowej krzywdę. Jest to chyba pierwsza w Polsce próba pokazania, jak powojenne Niemcy rozliczały się z hitlerowską przeszłością, a raczej nie rozliczały. Termin, o którym wspomniałem, polskie obozy, jest tak naprawdę swoistym produktem tego procesu. I o tym wszystkim ja opowiadam w swojej książce. No właśnie, są to opowieści, ale oparte na faktach, nie dokumentach, bo mam przed sobą tutaj poszczególne rozdziały, jeden, myślę, bardzo ciekawy, Złodzieje Europy, czyli odwracanie uwagi od skradzionego majątku. Ja do tej pory byłem takim, bym powiedział, obrońcą, to znaczy strony niemieckiej. Mówię do tej pory, bo dzisiaj wiele argumentów nabyłem. Bo zawsze miałem to wrażenie, że mamy niepokładane z Rosją, prawda? Bo to jest też prawda. Dostęp do dokumentów, w ogóle jakieś rozmowy historyków i w ogóle jakieś przepraszania, próby, co mamy ze Smoleńskiem, z Katyniem. Przecież to, co się wydarzyło w 2010 roku, to przecież to była próba wołania, że musimy wreszcie zapoznać prawdę. Dlatego te wizyty, prawda, dlatego tamte te modlitwy, te rocznice okrągła, to po 70. A teraz tu mi się wydawało, że jest poukładane, że od samego początku było to pogodzenie. Niemcy wszystko się przyznali, powiedzieli, gdzie nie mają nic do ukrycia, odcięli się od nazizmu, odcięli się od Hitlera. Był proces norymberski, bardzo, bardzo wiele też procent takich, powiedzmy, inicjatyw. No nawet świat zachodni pomógł uwiarygodnić, prawda, stronę niemiecką. A tu jednak okazuje się, że jest trochę rzeczy jeszcze do wyjaśnienia. Jest bardzo wiele rzeczy do wyjaśnienia. W zasadzie wszystko jest do wyjaśnienia. No, historia powojennych Niemiec, to wszystko, co w Niemczech się działo, to, co nam opowiadano na ten temat, okazuje się zupełnie nieprawdziwe. Tą historię trzeba dopiero zgłębiać.
Dlatego ta historia jest tak zakłamana. Ona jest nie mniej zakłamana niż to, co robili Sowieci w czasach komunizmu, jak oni zakłamywali historię. Ale złodzieje Europy. Ja wrócę do tego. No rozdział czwarty. Rozdział czwarty. To jest ta pierwsza strona. Wiemy, że Niemcy wymordowały wiele ofiar w krajach, które okupowały w czasie II wojny światowej. I gdzieś w zasadzie te ofiary przesłaniają inne aspekty niemieckiej okupacji. To odnosi się oczywiście również do Polski. Otóż Niemcy w czasie II wojny światowej ograbiły okupowane kraje. No przede wszystkim w pierwszej kolejności była to grabież rezerw walutowych i złotowych we wszystkich zajmowanych krajach. Polska, wbrew pozorom, była jedynym chyba krajem, który zdołał uratować swoje złoto. Znamy historię tego złota, ona już była opowiadana nawet w filmie. Zdołaliśmy to złoto wywieźć, jego losy były bardzo skomplikowane, ale generalnie udało nam się swoje złoto uratować poza 4 tonami, które były w Gdańsku. Ale Niemcy ograbili nas z rezerw walutowych, tak? Niemcy ograbili nas również z dzieł sztuki. Ja na falach radia wielokrotnie mówiłem o grabieży przez Niemców dzieł sztuki. To są ogromne straty, straty wszystkich dóbr kultury, no w różnych segmentach tej kultury. One są bardzo znaczne, to jest 50%. Kradzione były obrazy ze wszystkich polskich galerii. Jesteśmy dzisiaj krajem bardzo ubogim, jeśli chodzi o sztukę. Grabione były również książki, wszelkie inne dobra kultury. Ale przede wszystkim Polska była grabiona przez prawie 6 lat okupacji. Jak wiemy, Polska, część polskich ziem została bezpośrednio włączona do Rzeszy, ale z części utworzono tak zwaną generalną gubernię albo generalne gubernatorstwo. Tak naprawdę forma prawna generalnej gubernii, no, to była de facto niemiecka kolonia. Niemcy tutaj grabili do woli wszystko, co można było wywieźć. Wywozili fabryki, wywozili surowce, trenowali ten kraj w sensie finansowym. No, jak popatrzy się na skalę tej grabieży, to można powiedzieć, że Polska była najbardziej ograbionym krajem w okupowanej przez Niemców Europie. Nigdzie nie dochodziło do takich grabieży jak w Polsce. Ja nie mówię już o grabieży mienia żydowskiego, o grabieży złota polskich Żydów, to jest odrębny temat, ale to też mieściło się w tym zjawisku dokonywania grabieży przez Niemców w okupowanej Europie. I ten cały majątek zagrabiony w czasie wojny został, on wyjechał do Niemiec. W 1943 roku, jak Niemcy byli już pewni, że przegrają wojnę po klęsce pod Stalingradem i na Łuku Kurskim, no to wówczas zaczęła się dyskusja w kręgach wysokich nazistów, przemysłowców, co zrobić z tym zagrabionym majątkiem, jak go uratować, żeby służył Niemcom po wojnie. I otóż w 1944 roku dochodzi do takiego spotkania w Strasburgu wysokich przedstawicieli SS, bankierów, przemysłowców i tam zapada decyzja o tym, żeby te wszystkie rezerwy złota, rezerwy walutowe, wszystko co jest kosztowne, technologie, nawet część niemieckiego przemysłu wyprowadzać za granicę, najczęściej przez kraje neutralne, przez kraje takie, które są przyjazne Niemcom. I to zaczęto robić. Zanim nastąpił ostateczny upadek III Rzeszy, Niemcy wyprowadzili ogromny majątek z kraju, zabezpieczyli go dobrze, między innymi w Szwajcarii, między innymi w Hiszpanii, Portugalii, gdzie było również mnóstwo nazistowskiego złota. Do Argentyny wiele nowych technologii wyprowadzono. Mogliśmy się o tym przekonać po wojnie, jak okazało się, że Argentyna dysponuje pewnymi
technologiami, których nie posiada jeszcze Europa czy inne kraje, chociażby tutaj chodzi o przemysł lotniczy. W każdym razie ten majątek został wyprowadzony, tworzone były spółki joint venture, na które przepływał ten kapitał skradziony w czasie wojny z Niemiec. I co się stało potem? Otóż jak utworzono Republikę Federalną Niemiec i to państwo zostało już zorganizowane, wówczas pod koniec lat 50. ten cały kapitał, te pieniądze, to złoto, zaczęło z powrotem napływać do Niemiec, do Republiki Federalnej Niemiec. I ten cały potencjał stał się podstawą do cudu gospodarczego, tak zwanego cudu Erharda, jaki zaczął się w latach 60. za czasów kanclerza Ludwika Erharda. To skradzione mienie, skradzione pieniądze, kosztowności, złoto stało się podstawą powojennego cudu gospodarczego w Niemczech Zachodnich, a nie plan Marshalla czy amerykańskie kredyty. I o tym również nie wiedzieliśmy. My dopiero możemy docierać do takiej wiedzy dzisiaj dzięki publikacjom historii. A potem wiesz, przywieź złoto, złoto, złodzieje. Ja powiem tak, no tutaj mieliśmy.